gdzie będzie konfrontacja. Konfrontacja potwory kontra księżniczki, czarodziejki, wróżki, kopciuszki. Czyli taki świat dziewczęcy kontra chłopięcy. I czy rzeczywiście trzeba to tak dzielić, czy znajdziemy jakiś wspólny mianownik? No właśnie, może obalimy ten mit, że potwory to są tylko dla chłopców, samochody i smoki, a dla dziewczynek to tylko kopciuszki i księżniczki i wróżki i takie tam. Tak, tak. I różowe, niebieskie. Zaczynajmy. Z różowym to nie próbowała niczego obalać. W ostatnich warsztatach okazuje się, że różowy to jest jednak ważny dalej kolor dla dziewczyn. No ale tak, zacznijmy od tego. Dziewczynki mają pierwszeństwo. Dziewczynki mają pierwszeństwo, proszę, po prostu Asia, matka dwóch córek, proszę. To znaczy tak, ja chciałabym powiedzieć na początku, że to absolutnie nie jest tak, że dziewczynki to tylko jakieś księżniczki, wróżki i tak dalej. Chociaż jest coś takiego, że dziewczynki jednak chcą, tak? Interesują się tym światem, interesują się wróżkami, interesują się królewnami, tak? Chcą je malować. No, pewnie jest to w dużej mierze przez to, że w przedszkolach inne dziewczynki przynoszą jednak różne tam wróżki że i tak dalej. Że moda, że media, że to są witches, czy jakieś tam rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia, dopóki nie mam przyjęcia po prostu urodzinowego dla syna i się dowiedziałam, o co chodzi w ogóle. Dokładnie, no ale w domu można to naprostowywać, tak? I pokazywać coś innego, czyli na przykład, jeżeli kopciuszka, to nie wersję disneyowską, gdzie rzeczywiście kopciuszek jest tam piękny, różowy, w obcasikach i tak dalej, ale są teraz inne pozycje na rynku księgarskim, na przykład kopciuszek, tutaj wydawnictwo Media Rodzina z ilustracjami Roberta Innoczewskiego, gdzie ten kopciuszek jest tutaj pokazany w inny sposób, to są lata 20. w Anglii. Historia opowiedziana pięknie, tak? Natomiast ilustracje już nie są takie i to tego kopciuszka jak najbardziej można poczytać chłopcom i to dokładnie, spodoba tak, im tak, się, tak. Bo ta historia jest jednak i dorośli się odnajdą niesamowicie w tych ilustracjach, gdzie te stroje są takie naprawdę, to są te lata 20, te sukienki, ten kapelusze, to wszystko to jest. Zresztą o kopciuszku mówiliśmy przy okazji odcinka o klasyce, więc można tam szerzej zerknąć, ale to jest rzeczywiście to wydanie, które jest absolutnie bez żadnego podziału, bo jednak te różowa disneyowska wydanie, ciężko chłopcu tak, gdzieś, myślę, tam przemycić. Tak, gdzieś tam powiedzieliby, że to gdzie tam obcasz, że to jest babskie, dokładnie. Tak, tak. Natomiast to jest absolutnie dla wszystkich i historia, którą w tym wydaniu jak najbardziej warto znać. Dokładnie. Także tutaj mamy kopciuszka, czyli kobietę taką typową, którą jak najbardziej można czytać chłopcom. To jest pierwszy. Czuję się przekonana. Pokaż. No dobrze, to już... Tak? Tak, dobrze. Tak. Nie, no już pierwszeństwo, to już po całości. No dobrze, więc kolejną książką, którą przygotowałam, to jest Calineczka. No też zdawałoby się już z tytułu, że to jest dla dziewczynek, tak? Natomiast tutaj ilustracje też są takie, które mogą spokojnie przekonać chłopców, tak? Historia... To jest przecudne wydanie tak naprawdę, ten papier, ten format jest... Duże, no to jest powiększone A4. W zasadzie to już blisko, myślę, że do A3, bardzo duża książka, bo prawie twardej. I ilustracje absolutnie tutaj nie są jakieś takie wygładzone. Przesłodzone. Tak, różnie rządzi, także myślę, że bez problemu można to czytać chłopcom, tak? I zresztą historię na pewno historia jest absolutnie bez jakby gdzieś tam, no jest bohaterką dziewczynka, ale... No, ale jest tam więcej, jest też kret, tak? Jest też więcej gdzieś tam męskich tych postaci. Także nie ma tutaj, zresztą ta Calineczka też jest taka, no nie jest jakaś tam cukierkowa, tak? Taka, gdzie spotkaliśmy się i w filmach, i w poprzednich gdzieś tam książkach. Pięknie, pięknie wydana, pięknie ilustrowana, to jest wydawnictwo Jedność i naprawdę absolutnie nic takiego, że tylko dla dziewczyn tutaj jest to zdecydowanie uniwersalna, tak jak historia Calineczki, to uniwersalne jest to wydanie, bo to chodzi o to też, że w książkach jakby same historie często naprawdę są uniwersalne, to często my tak rodzice... Dokładnie, z czasem jeszcze tutaj, dokładamy, tak, dokładnie. Że chcemy, żeby jest dla chłopca, do nich narratorem, bohaterem będzie chłopiec. Ja z synem czytam bardzo dużo książek, gdzie bohaterką jest dziewczynka i on to ja wiesz, że dla nich to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. I w jedną
i Zuzia, tu jest stronę. Karusia. Z czasem tam, właśnie, myślę, że z czasem to tak... To jest pewnie przez... łatwiej się gdzieś tam utożsamić, czy może się gdzieś tam te przygody rozjeżdżają, tak? Ale natomiast na tym etapie 5-6-latka jak najbardziej czytamy takie, gdzie nie ma to znaczenia, tylko właśnie te ilustracje czasem kierują nas w takie strony i dodają takiego, tak jak u chłopców, u dziewczynek to jeszcze tak nie ma różnicy, to jednak chłopiec po te różowe czasem ciężko jest mu sięgnąć, no czy dziewczynki tak, z kolei. Tak, tak, to mówi, że babskie właśnie, że no, babskie, dokładnie. Dokładnie. Także to tutaj pytanie z mojej strony. Ja mam takie tematy potworne, bardzo. Natomiast też mam tutaj stałą klientkę 4-letnią, która po prostu się uwielbia w potworach i absolutnie jest dziewczynką. No bo potwory są fascynujące. Potwory są i dlaczego by dziewczynki nie miały... Dokładnie. Absolutnie. Dlaczego dziewczynki miałyby się nimi moje interesować? Moje dwie książki... poza tym to są też takie, które gdzieś tam obalają czasem lęki. Na przykład jak ta potrzebuje mojego potwora. Amanda Knoll i ilustrował Howard McWilliam, to jest wydawnictwo Czytam. I to jest historia, ilustracje są troszeczkę takie jak z gdzieś tam z bajek, może właśnie disneyowskich, takie jest, och, jest kolor i jest dużo rzeczy. To są potwory, ale to jest na przykład potworzyca z kokardką różową, więc też nadaje się dla dziewczynek. Ja to czytałam z nagle 3 lata, chociaż może się wydawać. To jest o tym, jak chłopiec ma swojego potwora pod łóżkiem, Gaba, który zawsze pod tym łóżkiem jest, ale pewnego dnia zostawia kartkę, że wybrał się na ryby. No i w tym momencie chłopiec nie może usnąć, no bo jak to usnąć, jak bez nie potwory. Ma swojego potwora pod łóżkiem, tak? Więc przychodzą potwory zastępcze, no ale żaden nie jest... Nie spełnia, nie, tak? Spełnia, tak? Nie ma takich szponów, nie ma takich pazurów, nie ma takiego haczenia, nie świszczeń. Jedna w ogóle właśnie się okazuje, że to jest w ogóle, że potworzyca po prostu z kokardą. Już ma dobre szpony, już jest fajnie, ale jestem Sylwia, masz z tym jakiś problem. Wiesz, ja potrzebuję potwora, który jest chłopcem. Potwory są dla chłopców, a potworzyca dla dziewczyn. Także jest potworzyca dla dziewczyn i... Myślę, że no nie można się bać, trzeba się jakby lubić ten temat potworów, ale często, gdy dzieci się boją, to też można pokazać na zasadzie takiej, że ten potwór oswojenia jest takim przyjacielem, mieszka pod tym łóżkiem i on tak nawet trochę wyśmiewa te potwory, które przychodzą, że ty w ogóle nie parskasz jak trzeba, ty masz złe szpony, czyli tak jakby, że on się ich w ogóle nie ale boi. Ale wiesz co, właśnie to jest świetne, bo ja myślę, że u każdego dziecka jest taki etap właśnie tego, że się boi potworów, tak? Do łazienki, tak. Gdzieś tam ciemności się boi. Tak, światło zostawiamy na noc i tak dalej. Tak, tak, tak. Myślę, potwór, że, w takim pozycja na ten etap bardzo sprawdzona i tak jak mówię, jest potwórzyca dla dziewczyn, uniwersalny wątek. No i to jest nowość naszej księgarni, znaczy powrót tak naprawdę, wznowienie. Mała encyklopedia domowych potworów Stanisława Marianowicza i to już w ogóle jest dla całej rodziny. Ponieważ tutaj jest encyklopedia potworów, każda osobowość potworna jest opisywana, jest zilustrowana. I tak naprawdę każdy tutaj siebie odnajdzie wśród tych potworów. Jest to opisane w taki sposób, że ja po prostu płakałam ze śmiechu, gdyż całkowicie naukowo, awanturella, czyli potwór złego humoru. Jeśli pieklisz się i wrzeszczysz zupełnie bez powodu, to z pewnością dopadła cię awanturella. Najlepszym sposobem na odparcie ataku tego potwora jest głęboki wdech. W ostateczności możesz policzyć do 10, a jak potrafisz, to i do 100. Warto też wezwać na pomoc narcyza samolubka, który z powodzeniem odciągnie twoją uwagę od kłótni i awantur. Narcyz samolubek to jest inny potwór, który tutaj występuje. Jest profesor zgubnik, czyli potwór podkradacz. Coś nam oczywiście w domu ginie. No, każdy się tutaj znajdzie, w każdej sytuacji. Łubu-dubu, potwór od zostawiania zasadzek. Ola Boga, potwór z niespodzianką. Leniwiec zaspany, potwór przemęczenia, decyzella poranna, potworzyca garderobiana. Także są i kobiety potwory, i chłopcy, i mężczyźni. Decyzella tylko czeka, aż rano otworzysz oczy i podejdziesz do szafy. Najbardziej ją cieszy, kiedy się spieszysz do szkoły. Buszuje wtedy po szafach i komodach i sprawia, że w każdym ciuchu, który wybierasz, wyglądasz okropnie. Przymierzasz po kolei całą zawartość garderoby, ciskając łaszki na nieposłane łóżko. No i tak dalej. Telemaniak, potwór telewizyjny. No to po prostu może powiedzieć mama i tata, po prostu czy jakby każdy się tutaj znajdzie, tak? W tych potworach, więc tu jest absolutne tak samo obalenie strachu, stereotypów. Te potwory są dla wszystkich, dla chłopców, tak dziewczynek, domowo. Mam, tat, babci, dziadków. Rewelacja. Nasza księgarnia i mała encyklopedia domowych potworów. Także chyba myślę, że rozwialiśmy większość wątpliwości, tak. Że potwory mogą być dla dziewczynek, a kopciuszek i cali. A jestem właśnie, jestem ciekawa, czy u Was jest może inaczej, może jednak sądzicie, że dziewczynkom trzeba jednak, bo spotkałam się z takim zdaniem, że dziewczynkom trzeba jednak czytać takie pozycje dla dziewczynek, chłopcom dla chłopców. Oczywiście się absolutnie z tym nie zgadzam, bo tak jak powiedziałyśmy, nie ma czegoś takiego
Znaczy jakby wykazało się taki bardziej sztywny podział, bo już nie mówi się o tym na przykład, że nie wiem, dzisiaj fascynują zwierzętami. Tutaj jakby też nie gra płeć roli, tak? Bo te zwierzęta są dla wszystkich. Tak. Pokazało się takie ekstremalne przykłady gdzieś tam, czy też są dziewczynki, które książeczki o samochodach, to też jak najbardziej przychodzą po prostu autko, czy znają z tatą chodzą i znają wszystkie rejestracje po znaczkach. Dokładnie. Także to nie ma jakby tutaj znaczenia, tak? Jak najbardziej. Także chętnie poznamy Wasze zdanie. Wasze zdanie.